Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie, z dość dużym hukiem. W kolejnym odcinku zagrajmy w... z automatów Darkside, chciałem powiedzieć, w Mad Max. I lecimy, wchodzimy do autka, jedziemy na cmentarzysko, z którego zgarniemy karoserię do naszego autka. A cmentarzysko to, zdaje się, terytorium szakali. Przynajmniej tyle wnioskuję z wypowiedzi Chumbucketa, który wydaje mi się, że chyba bardzo się ich boi. Ja muszę uważać, żeby nie zarąbać głową. No ale głową. A, dobra, nieważne. Słaba konstrukcja, zabronione terenowanie. No dobra, to co? Bierzemy kunister, podpalamy, rzucamy i do auta. Irytuje mnie ten trigger. Cmentarzysko. Jezus Maria, czemu mi tak skacze w taki durny sposób? Ważne miejsce związane z kulturą szakali. Tutaj trzymają wraki samochodów, które przerabiają potem na maszyny wojenne. Zdaje się, że po prostu nie mają odwagi zbierać ich przed transformacją do swoich tuneli. Szakale są przesądne, uważają, że takie zło może mieć negatywny wpływ na jakiś metafizyczny wymiar. Aha. No dobra. Cmentarzysko jest zabarykadowane i zabezpieczone za pomocą pułapek. Da się tu wejść tylko wtedy, gdy szakale są na polowaniu, ale nawet wówczas wiąże się to z ogromnym ryzykiem. Zobaczmy, z jak wielkim i czy uda mi się tutaj w sumie wjechać i nie rozwalić wozu, który w sumie jest chwilowo stertą złomu. O, pięknie. No kurde, mówię coś, że jeździ trochę jak Batmobilem, no i zaraz po prostu się przejadę na tych słowach. Dobra, jakaś mina tam chyba była. To było na pewno jakieś zabezpieczenie, ale czy to była też mina? Dobre pytanie. Dobra, ostrożnie. Ostrożnie, nie chcemy wysadzić autka. Nie chcemy wysadzić autka. Jeb! Prosto w tę bombę! Brawo ja po prostu. Nie chcę wysadzić auta, więc co? Więc wbiję się na prosto, walę czołówkę wiszącą minę. No hej, why not? O super, jeszcze ich tu więcej. Za chwilę to ja rozwalę to auto, a nie te miny. Ej, wyjdź! Okej, naprawa czam będzie automatycznie naprawiał Magnum Opus, jeśli zostanie on uszkodzony. Czemu to gasi? Okej, rozumiem, teraz da się już tym jeździć. Okej, ale nawet fajnie. Fajnie, że ten... Jesus! No... Powolutku... I dawaj tutaj. Zobaczmy. Będę miał teraz jakiś wybór, czy najpierw muszę jeszcze dojść gdzieś? No oczywiście, że będą się gdzieś dojść.
Do wajchy, do wajchy, no do kół. Kółeczka. No dobra. Get the car in place down here. I'll lower the body onto it. Yes. She'll be ready. As I will. No to napraw autko przy okazji. Dotrzyj na platformę. No spoko. Jedyne chyba wejście tam. Hej. Chyba właśnie widziałem szakala. Teraz to już widzimy jego cień. O, tu jest kolejny. Z tych szakali. O, tutaj aż trzy miejsca ze złomem są. O, tyrolka. O, linka zjazdowa. Ale zasada taka sama. Jeszcze więcej szakali. O. No to by już nie będzie, to by się już nie przyda. To już jest osiągnięcie chyba. Czy to jeszcze działa? Okej, czyli włącz, wyłącz. Dobra, no na razie mogę wyłączyć, nie jest aż tak ciemno. Żeby tutaj kompletnie nic nie widział. O, jest woda. To chętnie poproszę. Pełne! Ej, no to pięknie. Czekaj, nie. Wyłącz to, napij się. Dobra. Popił co chciał. Uzupełnił. I pięknie. Full maniera, także... W razie czego będę mógł się wyleczyć. No okej, okay, miejsce splądrowane w 100%. Co mamy tutaj? Wygląda jakbym mógł to obniżyć, tylko... Nie wiem, nie mam... Chyba, że to się samo obniży. Zobaczmy, interakcja. Okej, okay, cmentarzysko, wybierz karoserię. Furnace. Shovel Face. Wild Hunt. Death Ruffle. Diorola. Okej, okay, to tyle. Okej, wybierzmy może dziki gon. Bo tak... A Furnace jeszcze... Nie. Weźmy dziki gon. Najbardziej pasuje w sumie nawet wyglądem do naszego poprzedniego autka. Ale mogę tak coś, że obejrzę te karoserie wszystkie, a to fajnie nawet. Ale nie, bierzemy dziki gon. Tak, chcę, aby to było moje magnum opus. Wciąga dwa łańcucha, wyciąga jeden? Jak to działa? Wypuszcza jeden, znaczy się. Okej, okay, silnych nie można zablokować, należy unikać. Okej, okay, oni są chyba szybsi, tak mi się wydaje. Pięknie. O, dawaj, dawaj. Dzięki. Nożyk. Oj! Nóż to zabójcza broń, którą Max może szybko wykończyć ogłuszonego wroga. Ej, przecież wcisnąłem, no halo. I karniak z nożem. Pięknie, ale dlaczego ten nóż się zużył? Dawaj, dobrze. To akurat fajnie, że... No ej, znowu. To akurat dobrze, że wchodzą mi te... Kurde, te powiedzmy nokauty przy ścianie, bo jest wyzwanie, żeby właśnie po... Chyba, nie wiem, chyba to zablokowałem. Żeby typa na ściankę... Kurde. Nie udało się. Żeby przy ścianie właśnie pięciu typa rozwalić. Tak, dobra, czyli to było oskryptowane. Ucieknij z cmentarzyska.
Okej, okay, jedno przejście. Drugie przejście. Zaskakujemy. Ty gdzie z tymi mołotowami? Gnajmy, gnajmy! Walka samochodowa, proszę bardzo. Użyj bampera i by aby celować i strzelać ze strzelby słabe punkty. X-a i tu, aby taranowanie bokiem w lewo bądź prawo. Bum! I tyle widzieli naszego naszego przeciwniczka. Co? Przeciwniczka? Co ja gadam? Piekło nas goli, no co ty nie powiesz, Chumbucket? Skąd oni są w stanie rzucać te... te... No, dawaj. No, Jezus! Znowu ten durny trigger! Dobra, to chyba wyszło. No, albo i nie. O, dawaj. Czy on właśnie wyskoczył gdzieś spod ziemi? Z jakiejś ruły? Tak, po prostu? Dawaj, 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 dawaj. I pyk. Pięknie. Misja ukończona, Magnum Opus. Chumbucket nazywa go Magnum Opus. Nie przypomina samochodu, ale ma potencjał. Znaleźliśmy karoserię, ale potrzeba jeszcze dużo pracy, by auto było gotowe do boju. Okej. Cham może naprawić uszkodzenia Magnum Opus, ale tylko wtedy, gdy samochód się nie porusza. Logika. Trochę ciężko naprawiać auto, kiedy... Może nie kiedy silnik pracuje. Ale... Znaczy, to pewnie też jest samo z siebie trudne. Ale kiedy auto jedzie, to ciężko jest je naprawiać. Ej, ale fajny księżyc. O! No to... to się udało. No to jeszcze bardziej. Super. Dobra, ale Cham przynajmniej autko trochę podreperuje. A ja podreperuję trochę stan mojej... mojego pragnienia. I co za tym idzie mojej żywotności. No. Popite, dziki gon zamontowany. Nie, nie sprzedawaj mu puncha. Nie ma po co. Dobra, jedź. Dobra, jedźmy do Sanctum. I zobaczmy, co to tam teraz ma dla nas gra w rękawie. Ten obrót był trochę dziwny. Ale to akurat nie moja wina. Dobra, zajechaliśmy do Sanctum. Po raz drugi już. I co teraz? Tak, co, wydaje mi się, że warto progresować fabułę dość mocno. Przynajmniej dopóki do jakiejś twierdzy nie dotrę, albo nie będę miał w ogóle chociażby jakiegoś wspomnienia o misjach pobocznych. Hey man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. Sprawiedliwa praca. Dobra, zgarnijmy trochę tego złomu. With the harpoon set, we'll gain entry into many sealed places. May also prove to be useful in battle. How so? We could use it to defeat enemies, rip doors, even wheels. So, we got all we need? Just junk and parts. Ah, yeah, but the jag tip, it's not here. See, it's not here at all. Yeah, it's in my bunk. For, it's just there for, safe
safekeeping. Mam szczerą nadzieję, że tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa. A nie dla jakichś twoich dziwnych fantazji nocnych. A przy okazji mogę sobie wodę uzupełnić, jak już tutaj przyszedłem. Czy przyszedłem, przybiegłem. Dobra, mamy grot. Okej, okay, kolektor ciągle jest pusty. Sądzimy, że chociaż troszkę się uzupełni przez całą tę naszą wycieczkę, no ale niestety nie. Witaj w warsztacie. To tu zostanie skonstruowany i zmodyfikowany Magnum Opus. Kategoria harpun jest oznaczona jako cel misji. Wejdź tam i zainstaluj podstawowy harpun. Okej, okay, zobaczmy, co jest tutaj. A, ozdoba na maskę. A, czekaj. Otrzymać premię do statystyk. Proszę, proszę. Okej, okay, ulepszenie zablokowane. Ale my tu mamy te... Aha, dobra. Chwilowo nie mogę nic z tym zrobić. No ale dobra. Co my tu mamy? Wzory karoserii, kolor karoserii, karoseria. Szybkość naprawy. O. Tutaj, a dobra. Dobra, nie. Potem się będę zagłębiał w to dalej. Max zdobył grot i dość złomu, żeby zainstalować podstawowy harpun. 15. No to kurde, faktycznie. Dużo było potrzeba. Ahoj, dzięki temu narzędziu łatwo możemy i stylowo wyrywać wrogom drzwi. Co więcej, poradzi sobie nawet z mniej solidnymi budowlami. Podstawowy harpun pozwala chwytać pomniejsze przedmioty jak drzwi pojazdów i słabe konstrukcje. Jest też skuteczny przeciw ludziom. Ludzie... Aha, okej. Okay. I na... Dlaczego jest ten? Przydatny, powiedzmy. Okej, okay. Podstawowy harpun ma wystarczającą ilość złomu, żeby je zainstalować też taran. Wybierz kategorię. Dodanie tarana pozwala zadawać większe uszkodzenia przy taranowaniu pojazdów i konstrukcji zapewnia też ochronę przodu pojazdu przy zderzeniach czołowych. Dobra, i my sobie zainstalujemy pręt do przepychania. Zderzenie się i ścieranie z jednym prętem jest lepsze niż robienie tego bez niczego, ale tylko odrobinę. Zwiększenie siły taranowania o 10% i ochrony przed zderzeniami czołowymi też o 10%. Atak trochę w górę, przyspieszenie maleje i prowadzenie też. Pewnie przez ciężar tego tarana. Oj, na pewno przez ciężar to maleje. Gdy skończysz, wciśnij B, aby opuścić warsztat. No dobra, mogę coś jeszcze tutaj zategować? Nie, czyli chyba wszystko jest zablokowane. Kolce przeciw skoczkom. Okej, okay, czyli ktoś... Czyli tak jak w tej misji... Znaczy w tym filmiku wprowadzającym będzie mógł mi ktoś wskoczyć na autko. Wolałbym tego uniknąć. No dobra, chwilowo nic więcej gra mi nie da zrobić, więc sprawdźmy tę misję dalej. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the Magnum Opus. All right, let's do it. Okej, okay, harpun. Może uda mi się teraz w końcu to obczaić. A teraz mogę? Nie, ciągle jest to zablokowane. Ale będzie nowe przez te dwie ozdoby, które mogę tam wsadzić. Zobaczmy. Harpun. Po zamontowaniu harpuna Max i Chumbucket mogą odrywać od wrogów... Okej, dobra, czyli opis, tak jak powiedziała fabuła. Ej, a dasz mi może, kochana gro, sprawdzić inne wpisy? Nóż. Prowizoryczne ostrze do walki wręcz bardzo skuteczne, ale niezbyt trwałe. Warto mieć przy sobie ich zapas. Kanister był, manierka była, lornetka była... Latarka. Brak możliwości dostrzeżenia wroga w nocy, czy też w słabo oświetlonym tunelu obniża szansę na przetrwanie. Ten problem rozwiązuje latarka. Strzelba była, no i wróciliśmy do punktu wyjścia. Dobra, tak sobie to muszę sprawdzić. 28% u szakali już mamy, ciekawe. Stynk. Niech piach spija krew moich wrogów. Jeśli znajduje się w ziemi, a co, on pod ziemią się porusza? Czy jak? Grzechotnik.
Grzechotnik z nożem. No to jego rozwaliliśmy. I kolczak. No dobra. No dużo. Jak na w sumie pierwsze spotkanie z szakalami. Dobra, opuszczamy kryjówkę. Już 20 minut minęło, no jak ten czas leci? Ej, ale pięknie teraz to wyglądało. O, jeszcze zło mi zostało. Został mi z tego. Ale dość mocno obniżyło się zagrożenie. Mam tylko takie dziwne wrażenie, że raczej normalnie te straszaki nie będą aż tak skuteczne, powiedzmy, w obniżaniu tego poziomu zagrożenia. Po prostu jako, że jest to pierwsze terytorium do oczyszczenia, no to nie mamy innej możliwości, znaczy innej mowy. Jezus Maria, co ja robię? Jakie to było cudowne. A czy Chambaket w ogóle w trakcie tego koziołka, tego łyk świeżego powietrza, okej. Okay. Chyba zaliczą mi wykorzystanie skoczni. Ale czy Chambaket w trakcie tego koziołka, tego auta, czy on w trakcie przeszedł na czoło i zaczął go naprawiać? Jeśli tak, to kurde, miód. Dobra, tu jest jakieś miejsce do ogarnięcia. I mamy je dosłownie po drodze, zaraz tu obok. Więc teraz tak, tutaj, żeby się dało ustawić. O, tam, on tam jakieś ledwie, jakieś ochłapy naprawcze ogarnie. Ktoś tu jeszcze jest? Tak, jeszcze jest jeden. Co najmniej. O, przypadkowo wyszedł mi naładowany. To czemu nie ma jakiegoś dobicia na glebie? No powinno być. Czyżby jakieś kopnięcie typa. Dobra, sprawdźcie kolesi. Trochę złomu. I trochę złomu. Szkoda, że nie ma nie było amunicji, no ale trudno. I tutaj też złom. Sztuk dwie. Gdzieś będzie. O, już jest jedna, powiedzmy, paczka złomu. Tutaj zamknięte. Tutaj też. Tutaj też. Na górę to raczej nie ma co wchodzić. Czy tu jest otwarte? Tak, tu jest otwarte. O, Jezu. O, fajnie jakaś. Serio, czaszka. Mocno prowizoryczny kibel, a tutaj czaszka. Wow. Nisko ten strasznie nisko ten świat upadł. Okej, okay, czyli za jedno wyzwanie jest jeden żeton i jeden level legendy. Taki pomniejszy level legendy idzie w górę. I pyk. Ej, ale podoba mi się to oddalenie kamery, jest świetne. Okej, okay, trzecie i tam jest... Czy trzeci level, nie wiem, zastraszenia może? Czy może trzeci level tego? Panowania? Nie rozumiecie, no. Czy trzeci level zagrożenia to jest? O, może tak. Czy tam 3,5. We scouted out. Oh, yes, yes. To see if they've nasty surprises and wait for the righteous. Kurde, trochę zdupcyłem, bo rozwaliłem tamtego straszaka, ale nie sprawdziłem, czy jest jakiś ten. Czy jakiś złom z niego wyleciał. No dobra, trudno się mówi. Już nie będę specjalnie tam teraz jechał. What's the purpose of these camps? Oil. The crew pumped from the very ground and set in convoy. No to było w sumie dość do przewidzenia, nie? No, dawaj, dawaj.
Czyli tak, wracamy po raz drugi na ten punkt obserwacyjny, na którym już byliśmy fabularnie. W poprzednim odcinku, pod praktycznie koniec tej pierwszej misji fabularnej, Dzikus. I teraz robimy to, co chciałem zrobić od razu właśnie po ogarnięciu tego, że po dostaniu lornetki. Zobaczmy, co tu jest. Wrzasku. Jedynym zadaniem Wrzaskuna jest zagrzewanie obrońców obozu do boju i wprawianie ich w bitewny szał. Pod jego wpływem wrogowie w okolicy stają się groźniejsi. Zabij Wrzaskuna, aby przywrócić im normalny stan. Ognista rura, będąca częścią obrony przed pola obozu, strzeże głównego wejścia do obozu za pomocą ściany ognia, zadając olbrzymie obrażenia. Żeby ją zlikwidować, znajdź i zniszcz jej źródło paliwa. Jeżeli zostanie przygotowana do walki, ogień niemal natychmiast zabije i zniszczy dosłownie wszystko. Oho, snajper. No, pierwszy obóz, no to nie może być silnie chroniony. Snajper obozowy, będący częścią obrony przed pola obozu, wypatruje na pustkach ewentualnych zagrożeń, może wykryć intruzów z daleka, jest śmiertelnie niebezpieczny na małych i dużych odległościach. Jeśli pozwolisz snajperowi przygotować się do walki, będzie strzelał częściej i celniej. No dobra. To jaki masz plan, Maksiu? Przedpola obozów. Przedpola są często strzeżone różnymi środkami. Kiedy zbliżysz się do obozu, jego obrona zostanie zaalarmowana. Jeżeli wskaźnik zaalarmowania zapełni się, obrona obozu przygotuje się do walki, przez to stanie się o wiele bardziej niebezpieczna. Zlikwiduj snajpera, no mam na niego nawet pomysł. Byłoby fajnie jeszcze dojechać w sumie w stronę obozu, a nie w stronę Sanctum. Dobra, czy udałoby mi się go zaczepić? Kuloplój, no czyli zapewne... Kurde, prawie. Czyli zapewne snajper to jest właśnie... No, uważnie. Dobra. Serio nie ustrzelę go stąd? Pięknie. I cofamy. Cofałbym, gdyby mi gra pozwoliła. Dobra, obrona zniszczona. I co jest? Czemu mi tak obróciło kamerę? Dobra. Never mind. Tutaj słaba konstrukcja, czyli mogę się wbić, a mogę po prostu pociągnąć i też będę to miał. Okej, dziesięć sztuk złomu, czy tam paczek ze złomem. Dobra, wyłażę, bo w sumie auto jest mi już zbędne. Dobra, zostanie napełnione, policjanci stają się gotowi do walki, są bardziej niebezpieczni. No super, niestety nie mam strzelby, żeby sobie z nim poradzić. Więc będę sobie musiał jakoś poradzić ze wzmocnionymi przeciwnikami. No przecież wcisnąłem blok, no gro! Dobra, nie zrobił mi kontry, ale zrobił blok. Czy w sensie nie zablokował? Wróć, nie. Jak on się płaszczy, nie mogę. Dobra, rozwalamy i przejmujemy obóz jeszcze. A, okej. Okej, nie do końca to myślałem, że się stanie. O, to jest co? Strzępek historii.
Okej, to jest fotka. Max, tęsknimy za tobą, wracaj szybko. Okej, nawet trafiłem. To jest chyba rodzina Maxa. Dobre pytanie. I dobra, mamy strzępek. Tutaj. Je, po prostu. Wziął prawie z buta, to rozpieprzył. Kosarz. Okej, czyli po prostu kolejny gościu z nożem, jak rozumiem. Bojowiec. No dobra, tu żem się nie popisał. Dobra, blok. Muszę go blokować, a potem dopiero spuszczać mu solidny wpierdol. Dobra. Nożek dla mnie. Dobra. Wypijmy, co mamy. W manierce. O kurde, burza piaskowa. Oj, oj, oj. Wiem, że podczas burzy piaskowej można znaleźć takie mega turbo skrzynie ze złomem. Ale coś mi się wydaje, że na ten moment fabuły ja jestem turbo za słaby, aby przetrwać tej burzy. Okej, okay, zniszcz wszystkie insygnia. Jak akurat je... Znaczy pewnie i tak będę sobie te obozy wszystkie czyścił na 100%, ale to już w większości bardziej poza nagraniem. Tak to się rozejrzę, zbiorę co jest po drodze. O, kolektor wody, poproszę. Ile? No, prawie full. Prawie full. Tak na oko jakieś może 80%? Dobra. Pijemy, regenerujemy. Okej, czy bucket naprawił auto z tego co widzę? Dobra, tutaj nie ma nic. Ta, pewnie, jeszcze walnij bliżej tym piorunem. Okej, gówno widzę. Dobra, mogę iść na górę, mogę iść na dół. To spróbujmy iść wyżej, na start. Tutaj nie wiem, jakieś ognisko chyba. Jeden pocisk do strzelby, no to od razu ląduje w magazynku. Trochę złomu, na górę już nie pójdę. Czy na górę, wyżej już nie wejdę, więc schodzimy niżej. Okej, jesteśmy pod ziemią. A tutaj co się... Jak jest znowu on? Kurde, znowu tutaj gdzieś ten ziomek? Ten taki... Co go do żółwia przyrównałem w poprzednim odcinku? Kurde, chyba... Chyba był, a ja go właśnie ominąłem. W sensie, tym zeskokiem nie zauważyłem go w ogóle. Ale jak był, to chciałbym wiedzieć gdzie. I w sumie dlaczego jest tutaj? O, jest. Crooked has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Okej. Jak mam to interpretować teraz? W sensie to jest... Ewidentnie gość nas zaprosił, powiedzmy. Do siebie. Furia. Podczas walki wręcz Max będzie gromadził furię. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu Max wejdzie w tryb furii, który zwiększy siłę jego wszystkich ciosów. Max korzysta z trybu furii przez ograniczony czas albo do momentu pokonania wszystkich wrogów. Okej, jak rozumiem, warto... No, kurwa.
warto dobre combo utrzymywać. Pięknie. Dobrze. Ma w oczach krwawy szał. No shit, Sherlock. I karniak z nożem. I proszę bardzo. Okej, kolejny nabój do shotguna zgarnięty. Kolejne insygnium. Chyba dobrze to odmieniłem. Zapominam, że muszę przytrzymywać A, a nie wciskać B, żeby takie rzeczy po pierwsze niszczyć, po drugie w ogóle wejść z nimi w interakcję. Okej, trochę złomu. Jest pompa. Ej, wait a minute, ale jak zniszczę pompę, no to co my będziemy robili z tym obozem? Myślałem, że my go przyjmiemy dla siebie. Okej, tutaj też trochę złomu. Już który? Siódmy. Czyli jeszcze gdzieś są trzy i jedno insygnium. Po prostu odejdź. No dobra. Nie mam dlatego pojęcia, za co mogę wpaść na trofeum. No w sumie, no, w sumie trofeum. Bo osiągnięcie na Steamie to takie PlayStation nawet, czy tam konsolowe trofea, bądź w przypadku Xboxa osiągnięcia. Wymagania wybuch. No dobra. Wszystko widzę chyba zgarnięte. Okej. Okay. Podpal. Odstaw. Bum! Nurt przejęty. W obozie zamieszkali sojusznicy, którzy będą regularnie dostarczać złom. I like it. No, zostałem jeszcze dosłownie 4 aktywności. Ale okej, tak akurat na koniec odcinka. Zagrożenie wyeliminowane w 100%. Siły Skrotusa nie są już na tym terytorium. Chciałem powiedzieć dostępne, nie wiedzieć czemu. Byłem napisane wprost, że już nie ma tutaj sił Skrotusa, a chciałem powiedzieć, że nie są już dostępne. Dobra, never mind. Jedźmy. Okej, myślałem, że mogę zeskoczyć trochę wcześniej, ale niestety bądź niestety nie. No dobra. My musimy... No dobra, jeszcze wrócę do autka, bo jeśli to jest kolejna misja, to ją rozpoczniemy w kolejnym odcinku. It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. And you need both of us. No, nie myli się, no, faktycznie. Dobra, nie. If you have to wander solo, please, take this flare. And when you need old chum, point skywards and fly. Okej, okay. No to nie. To nie jest jeszcze koniec misji, czyli pewnie w kolejnym odcinku się ona zakończy. W tym odcinku to już koniec. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym, w którym spotkamy się z tym tajemniczym mieszkańcem pustkowi. Do usłyszenia. Cześć.